set up for Muller. Siemaneczko, to byściaki, z tej strony Bora, przed nami gra FIFA 18, jak wiecie. I prawdopodobnie ostatni dzień z urodzinowymi wyzwaniami. Przejdźmy sobie do właśnie urodziny FUT. Mamy 15. Ja to zrobiłem w ten sposób. Do wygrania jest jedna mała złota paczka rzadkich piłkarzy, czyli tam jest 5 rzadkich chyba na 6 kart. Chyba tak, to są fajne paczki, ja je lubię. Wytyczne to narodowości 4, piłkarze rzadcy minimum 3, jakość piłkarzy złoci, zgranie 90, nie ma wytycznych co do oceny. Ja tu ustawiłem wszystkich z ruskiej ligi, nie? Ja tego kupowałem kiedyś? No najprawdopodobniej. Czy to jest ważne? Nie. Zgranie wyszło mi 94, ocena 73, chociaż ocena nie była tu ważna, no byli piłkarze złoci ważni. I tyle. Wysyłamy. Paczuszkę odbieramy. Słyszałem wczoraj, znaczy słyszałem, ktoś pisał u mnie w komentarzu. Komuś ktoś chyba bardzo nakładł głupot do głowy, albo nie wiem. Ktoś napisał komentarz, że słyszał, bo też to nie jest jego opcja, że słyszał, czy ktoś mu pisał, że za zrobienie wszystkich urodzinowych wyzwań dostanie się paczkę z ikoną, tą podstawową ikoną jakąś, nie? Nie wierzę, że byłyby paczki do zrobienia o ikonę zwykłą, baby ikonę tak zwaną i 400 tysięcy paczka wychodzi, czy jakoś tak, a tu nagle EA dałoby ją za darmo, nie wierzę w to, nie wierzę, to nie paniowie elektronicy. Jakby dali darmową paczkę brązową, to bym w to uwierzył, może srebrną, albo złotą za 7,5 tysiąca. No, nie wiem, skupmy się teraz na złotej małej paczce rzadkich kart i tyle, otwieramy. Mamy banery. A czy są mocne? Nie. Bauman. Tylko Bauman. Ale banery są. O, mamy dwie 80 turki. Mamy jeszcze przysłowiowego topraka, tak jak to mówi Xenkiu. Może byśmy ich od razu sprzedali. Aha, wytyczne. Widzicie, teraz sobie przypomniałem. 800, 700. Nie, dobra, wiecie co, ja tu dam na transferkę wszystko. Potem się z tym pobawię. Sorki, że wczoraj zapomniałem pokazać wam składu. Pokażę go teraz. Nic się nie zmieniło od poprzedniego razu chyba. No, Aurier jest podbity do 84, bo dostał kartę w formie i Once to Watch poszedł od razu do góry, nie? Na ławce wylądował Kaka za Giovinco i tyle. Tak to teraz wygląda. I wytyczne chcieliście zobaczyć. Ja tu nie mam, własnej taktyki nie mam pozmienianej chyba. O ile dobrze pamiętam, to ona jest taka, jak powinna być chyba. Linię obrony mam cofniętą, to też chyba było. No i wytyczne na piłkarzach. Jak to się sprawdzało? Nie tak. Chwila. Przysięgam, że nie pamiętam, jak się to sprawdzało. No zabijcie mnie. Działania? Nie. Skład? Role zawodników? Nie. Czekajcie. Wytyczne dla piłkarzy, dobra. Bergkamp. Kun, Eriksen, Coutinho, Mkhitaryan, Bakayoko, Marcelo, David Luiz, Eric Bailly, Serge Aurier i bramkarza. Nie da się wybrać. Tak to wygląda. Nie będę tutaj kupował. Tak jak powiedziałem, kiedyś może Kante kupię. Chciałem kupić De Gea, ale Ederson sprawuje się spoko.
Więc zostaję. Tutaj chciałem na tego Hazarda w końcu upolować, ale nie miałby zgrania zaś z tym, z Marcelo. Potem pomyślałem, że wsadzę tutaj jakąś ikonę na lewą pomoc. Myślałem o Overmarsie, ale czy to ja wiem, czy to tak dużo zmieni. Jak dla mnie ten zespół jest świetny. Mi się nim gra naprawdę przyjemnie. A chyba o to chodzi, żeby grało się przyjemnie. Trzymajcie się ciepło, miłego wieczoru wam życzę. Strzała.